No cóż, chyba dziewczyna zapomniała o czymś takim jak literatura, architektura, malarstwo, muzyka, muzyka poważna przede wszystkim, co do białej kultury. No ale zresztą posłuchajcie sami i sami się wypowiedzcie na ten temat, bo wydaje mi się, że kobietę trochę, że tak powiem, poniosło. Zapraszam. Coraz częściej białe osoby wyglądają jak ciemnoskóre osoby, nie oddając jakiegokolwiek hołdu, jakiegokolwiek szacunku tej grupie społecznościowej. Dawaj, mów dalej, bo złoto całe, co mówisz. W tym zawłaszczeniu, przywłaszczeniu też bardzo ważne jest, żeby pamiętać, że bardzo często zawłaszczamy tą kulturę, a potem mamy z tego zysk. Chcesz nosić te warkoczyki? Ja nie mam niczego tutaj do powiedzenia. Nie uważam, że mogę naprawdę sprawić, że każdy przestanie robić różne rzeczy. Ale jeśli to jest część twojego wizerunku, z którego ty zarabiasz, upewnij się, że wspierasz takie osoby jak ja. Sama to robiłam. Latami. Ja żyłam połowę mojego życia, żeby zaplatać białym ludziom dredy i warkoczyki. Robiłam to. Wtedy w ogóle nie było takiej dyskusji. Tak. Sama miałam nawet takie wpadki na YouTubie, kompletnie nie wiedząc, ale właśnie będąc potem zarzucana obelgami, pisząc, okej, zdam sobie sprawę, jak bardzo ja jestem rasistką, bo tak zostaliśmy wychowani, mimo jakby woli, po prostu kulturowo tak jest. Żyjemy w tych czasach, że to nie o to chodzi, że ja sobie stanę i sobie powiem, no ja nie jestem rasistką, tylko to jest znacznie za mało, że to, czego potrzebujemy, to ludzi, którzy chcą aktywnie być antyrasistami i że jest to proces. To nie jest rzecz skończona, nazwana, nie da się po prostu powiedzieć, że tu już jakby jest się 100%. A jak to jest z tym zapożyczaniem od białych? O, zapożyczaniem od białych. Okej, spoko. Biała kultura. Pokażcie mi białą kulturę. Nie polską. Nie francuską. Nie włoską. Białą kulturę. Czyli przestrzeń, gdzie białość łączy się z każdym krajem. Czyli na przykład białość, w której aktywnie siedzą i Francuzi, i Polacy, i ludzie ze Stanów. Rasizm. Kolonializm. To jest biała kultura. No, wow. Ale masz tak gadane dobrze, że jest tak niesamowicie się ciebie słucha. Moja mama to ogląda.